Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, znani, ale nieznani. Proszę Państwa, dzisiaj gościem jest dyrektor Płockiego ZOO, pan Krzysztof Kelman. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry. Ale pytanie odnośnie Zo dzisiaj nie padnie ani jedno, panie dyrektorze. Przepraszam, chociaż wiem, że pan może mówić o Płockim Zo bardzo, bardzo dużo, bo tam naprawdę się wiele rzeczy fajnych dzieje. Między innymi gratulacje, jeżeli Państwo pozwolą, miało nie być o Płockim ZOO, ale za Mistrzostwa Europy gupików. Dziękuję rybki, bardzo. które, proszę Państwa, podziwiają, komisja sędziowska, a skład zawodników był międzynarodowy. Dzięki tym mistrzostwom Płock staje się, staje się znany ludziom, którzy tutaj przyjeżdżają. To dzięki serdecznie za to. Panie Krzysztofie, Pan jest podszaninem. Tak, Gdzie jest Pan się wychował, szaninem. jakie to było dzieciństwo? Czy Pan pamięta jeszcze te lata? Jaki był Płock i jakie były wtedy relacje między dziećmi pamiętam, i młodzieżą? Pamiętam. Ja urodziłem się wtedy, kiedy Płock jeszcze był małym, zaściankowym miasteczkiem, gdzieś tam w granicach 60-70 tysięcy, może, może nawet mniej osób. E, wychowałem się na ulicy Sienkiewicza, na ulicy Mickiewicza, a potem już na ulicy Łukasiewicza. E, Mój rok urodzenia zbiega się z datą budowy największej firmy w Polsce. Także jestem rówieśnikiem, mogę powiedzieć. Jakie to było wtedy, jakie to był czas, jakie to było dzieciństwo wtedy, jakie były relacje, jakie to było życie? No ja pamiętam no. tylko dobre no. rzeczy, radosne rzeczy, spokojne. Pamiętam, że jak mój tata spotykał się z wujkiem, to oni wtedy znali wszystkich płotczan, bo wtedy podtranie się wszyscy znali. Dosyć beztroskie, dosyć spokojne, yy, ciche miasteczko. Ciche miasteczko, a szkoła. Miło pan wspomina swoją szkołę, dajmy na to wtedy podstawową. Tak, miło wspominam. Ja wtedy przeprowadziłem się na osiedle tysiąclecia, na ulicę Łukasiewicza, ale zacząłem uczęszczać do szkoły numer 1, dlatego że jeszcze szkoły numer 16 nie było. I dwa pierwsze lata to była szkoła numer 1, a od trzeciej klasy szkoła numer 16, taka bardzo usportowiona szkoła, numer 16. A potem to już Janka. No i do dzisiaj jest ta. Usportowiona szesnastka, a potem małchowianka. E, e, milsze wrażenia, bo tak rozmawiamy w tym programie, żeby poznać. Znamy pana dyrektora, widzimy często czy na meczach piłki ręcznej, e, bądź gdzieś przemieszczającego się po mieście. Ale dzisiaj bym chciał, żebyśmy dowiedzieli się o czymś, o czym jeszcze nikt nie wie, a na co nam pan Krzysztof pozwala: Mianowicie, y, szkoła podstawowa, milsze wspomnienia, czy słynna na całą polskę Małachowianka? Myślę, że podobne wspomnienia. Myślę, że podobne wspomnienia. No ja całe życie byłem płotczaninem, czułem się płotczaninem. I jeszcze wtedy sobie nie wyobrażałem, że muszę wyjechać na studia do innego miasta, bo, bo tutaj takich studiów nie było. I do tej pory zresztą takich studiów, jakie ja skończyłem, nie ma. Więc sobie ciężko, ciężko było mi po maturze wyjechać, powiem tak szczerze. A, a z przyjemnością a po studiach wróciłem. No nie, takie... Ja skończyłem zootechnikę, czyli coś Gdzie? W mojej zresztą? branży. No i tutaj też muszę niestety o dwóch szkołach powiedzieć, bo, ponieważ pierwsze dwa lata robiłem w Akademii Rolniczej w Poznaniu. A potem przeniosłem się do Akademii Techniczno-Rolniczej do Bydgoszczy. No to były takie ciężkie czasy do studiowania, pierwsza połowa lat 80. -tych. Czasami studenci musieli się przemieszczać, żeby skończyć studia, i ja do takich właśnie należałem. Panie Krzysztofie, marzenia dla dziecinnych. Jeden chce być kierowcą, policjantem, inny chciałby być strażakiem. Nie wiem, czy pan pamięta swoje wtedy wczesno-młodzieńcze czy dziecinne marzenia. Czy od razu chciałby być pan. Dyrektorem ZOO? Nie, ja w ogóle nigdy nie chciałem być dyrektorem zo. Od tego zacznijmy. Ja chciałem hodować zwierzęta. Ja chciałem hodować zwierzęta i to tak profesjonalnie hodować zwierzęta. I dopiero w pewnym wieku, gdzieś w wieku lat kilkunastu, bo to chciałem robić od dziecka, ale w wieku lat kilkunastu dopiero dotarło do mnie, że właściwie jeżeli chcę hodować zwierzęta profesjonalnie i to takie zwierzęta, które mnie interesują, to właściwie powinienem pracować w ZOO. Nigdzie więcej się nie da tylko w ZOO. Tylko nigdy jakby nie wymyśliłem sobie, co zrobić, żeby pracować w ZOO. Ja wiedziałem, że trzeba mieć odpowiednie wykształcenie, w odpowiednim kierunku, ale ciągle wydawało mi się, że to jest za mało, to jest za mało, że coś jeszcze trzeba więcej, nie wiem, zrobić z sobą, ze swoją psychiką, żeby w tym ZOO, w tym zoo pracować. Czyli jest pan oparty? Mówi pan cel? W dążeniu do swoich marzeń. Udało się. W sensie takim, że jednak Pan coś... Udało się, chociaż na mojej drodze spotkałem parę osób, które mi wybijały tą chęć pracy w zoo albo chęć pracy ze zwierzętami. Muszę tu powiedzieć, że pierwsza moja mama, która próbowała mi to wybić z głowy, wysyłając mnie w Małachowiance nie do klasy biologicznej, tylko do klasy matematyczno-fizycznej, za co dzisiaj jestem jej wdzięczny akurat. Potem mój promotor na studiach próbował mi wybić też tą pracę w zoo, mówiąc: To ty się chcesz zmarnować po tej zootechnice? Dzisiaj mój promotor do mnie dzwoni i przysyła swoich studentów na praktyki, także zmienił, zmienił się jego pogląd na pewno. Panie Krzysztofie, cechy na plus, to znaczy na pewno konsekwencja w działaniu, na pewno e, zupełnie realne przełożenie tego, co się wokół nas dzieje, czyli jest pan twardzielem? Może na zewnątrz to tak wygląda, natomiast w środku to jestem pełen wątpliwości. Ja jestem znak w zodiaku ryba. To są ludzie, którzy mają wątpliwości i zanim zaczną działać, to muszą sto razy wszystko przemyśleć, zaplanować, żeby potem na zewnątrz pokazać, że są twardzielami. Ale w środku Aha. jest to zupełnie inaczej. Panie Krzysztofie, co pana denerwuje, bo mama ogromny. Przekrój horyzontalny różnych ludzi i gości, nie tylko z naszego kraju, oczywiście nie tylko z Polska. Pan zna osobowości, co pana ludzi denerwuje na stan dzisiejszy w dzisiejszych czasach? Jest coś takiego? Niesz... A co pana cieszy? O, tutaj Nieszczerość, nieuczciwość to są takie rzeczy, które mnie denerwują. Czasami... Czy jest pan wychowany, zdaje się. W... Prawdzie, takiej <noise> koleżeńskości, przyjaźń tak, do przejaźń. Tak? Myślę, że dużo, dużo cech charakteru mam takim po, takich po moim ojcu. I, i, i to tak, tak, tak jest. Mój ojciec zawsze był szczery, prawy, uczciwy, jest do tej pory. I, 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 I wzorowałem się zawsze na nim, zresztą jestem bardzo do niego podobno podobny. To Pana denerwuje, brak szczerości, kłamstwo i podobne, zbliżone cechy, a co Pana cieszy w ludziach? Wszystko mnie cieszy. W ludziach mnie ogólnie wszystko cieszy. Ja bardzo pozytywnie podchodzę do, do ludzi, a najbardziej mnie cieszy, jak mają podobne zainteresowania, jak ja wtedy można sobie fajnie porozmawiać. Ale są tacy w Płocku? Oczywiście, że są. Na przykład kto? Na przykład cała moja załoga. <noise> <Zoo>. Czasami muszę <noise> ich wyganiać z pracy, bo przecież by się tam zasiedzieli i zapomnieli o rodzinach, bo chcą te zwierzęta hodować i to zoo rozwijać. Panie Krzysztofie, tutaj Pan poruszył bardzo ważny temat, że się Płock kiedyś znał. Ważny temat, bo zmierzam do tej komunikacji o, w dniu dzisiejszym, w dobie dzisiejszej, 2018 roku, a kiedyś te relacje zmieniają się na Pana oczach. Płock już się nie zna jak kiedyś. Czy da się porównać te czasy, które wtedy miały więcej plusów? Czy dzisiejsze czasy komunikacja przez różne społecznościowe portale też jest dobra? Tamto było gorsze? Niech pan oceni te dwa światy. A ja myślę, że jedno i drugie ma swoje plusy. Natomiast z, z niekłamanym zdziwieniem stwierdziłem ostatnio, że mam więcej znajomych w internecie niż, niż osobiście ich znam. Mało tego, spotykam czasami kogoś, kogo, kogo właściwie nie znam. On mówi do mnie cześć, bo się okazuje, że od dwóch lat się znamy. Nie, 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 wirtualnie <noise> tylko. Takich dużo znajomych mam z różnych branży, zoologicznej i sportowej, bo sportem się zawsze interesowałem, także. Dobra, to, to jest na plus. To jest na plus, ta komunikacja. No niby na plus, bo mamy więcej znajomych, ale, ale z drugiej strony nie znamy ich tak naprawdę dokładnie, nie wiemy Właśnie. kim są i, i, i rzadko ich spotykamy. Natomiast pamiętam, że kiedyś się po prostu znało wszystkich, że jak się wyszło na główną ulicę, czyli Tumską, kto dziś pamięta, że Tumska była główną ulicą Płocka, to właściwie się spotykało co chwila znajomych, tam robiło się wszystkie zakupy, tam się było w kręgu jakby znajomych. A w tej chwili to inaczej tak. wygląda. Panie dyrektorze, musimy już po prostu kończyć, Ja tylko powiem, e, e, chciałbym jeszcze e, zapytać Pana o, o coś, co Pan e, po prostu, o plany na przyszłość. Ma Pan jeszcze jakieś takie? To no po pierwsze i po drugie, jak Pan szybko odpowie, jest Pan człowiekiem spełnionym? Szczęśliwym. Nie, szczęśliwym, ale niespełnionym do końca. Szczęśliwym z tego, co robię, z tego, jaką mam rodzinę, ale myślę, że niespełnionym do końca, bo jeszcze sobie parę celów w życiu postawiłem i prywatnie, i zawodowo. Dziękuję, Krzysztof Kelman. dzisiaj w studiu. Na ile przybliżyliśmy postać pana Krzysztofa nie jako dyrektora i osoby publicznej, nie wiem, ale myślę, że. Dziękuję za te parę zdań, parę naście. Myślę, że. Myślę, że poznaliśmy się już trochę bliżej i za tą znajomość, że pan się tak otworzył przed nami bardzo panu dziękuję. A ja zapraszam na kolejnego gościa w programie Znani ale nieznani. Dziękuję bardzo. Dziękuję.